nie wierzyli, że on popełni samobójstwo. On przyłożył sobie karabin do serca i pociągnął za cyngiel. Na wybrzeżu w ciężkich walkach Niemcy opanowują Kartuzy. Na Helu polscy żołnierze odpierają kolejne niemieckie naloty bombowe. Na Westerplatte załamany major Sucharski próbuje nakłonić załogę do kapitulacji. Jednak na codziennej naradzie kadra dowódcza postanawia walczyć dalej. Dowodzący de facto składnicą kapitan Dąbrowski stara się być lojalny wobec swojego dowódcy i choć sam wydaje rozkazy i polecenia, do końca stwarza wrażenie przed żołnierzami, że to major dowodzi obroną. Ale to dzięki kapitanowi Dąbrowskiemu obrona Westerplatte miała charakter zorganizowany i trwała przez cały tydzień. Lotnictwo brytyjskie bombarduje hitlerowskie bazy wojskowe w kilku niemieckich miastach. To jednak koniec angielskiej aktywności bombowej aż do 28 września. Naloty te, widoczna mobilizacja francuskich sił przygranicznych, a także zbyt wolne postępy na froncie polskim budzą w niemieckim dowództwie poważny niepokój. Ewentualny atak z zachodu Hitler określa mianem Finis Germanie. Na granicy francuskiej Niemcy ustawiają tablice z napisami: nie będziemy strzelać pierwsi, unikajmy rozlewu krwi, nie dajmy się zabijać za Wielką Brytanię. Francuzi odpowiadają transparentami: jeśli wy nie będziecie strzelać, nie będziemy strzelać i my. W wojskach francuskich widoczny jest kryzys. Żołnierze nie chcą walczyć i bić się z Niemcami, a dowódcy armii francuskiej nie radzą sobie z antywojennymi agitatorami. O świcie 100 tysięcy niemieckich żołnierzy z 8 armii, dysponujących 500 działami, usiłuje sforsować rzekę Wartę. 20 tysięcy polskich obrońców, dysponujących jedynie 100 działami, przez cały dzień stara się nie przepuścić wroga przez swoje pozycje. Niemcy zdobywają kilka przyczółków, ale Polacy wciąż kontratakują i zadają hitlerowcom ciężkie straty. To jednak nie wystarcza i wieczorem polscy żołnierze tracą pozycję na linii Warty i Widawki. Ich obrona miała zapewnić bezpieczny odwrót armiom Pomorze i Poznań w kierunku na Warszawę. Teraz obu armiom zagraża odcięcie drogi przez Niemców. Nie ma nic gorszego, jak być ciężko rannym, zostać na polu walki, bo odbiera możliwość walki dalszej, prawda? I idzie do tyłu, do szpitala, żegna się z kolegami, których nie wie, czy zobaczy kiedykolwiek już. No, także to są bardzo trudne momenty. Zawsze to przeżywałem bardzo mocno, właśnie rozstanie z najbliższymi, z którymi się walczyło, już się znało przecież. A na szczęście jakoś wszędzie jest potrzebne szczęście żołnierskie, prawda? Bez żołnierskiego szczęścia człowiek nie przeżyje. Pod Piotrkowem Niemcy posuwają się główną drogą w kierunku Warszawy. Co prawda batalion czołgów i strzelcy z armii Prusy niszczą częściowo zmotoryzowaną kolumnę niemiecką, ale niestety muszą się wycofać. Są zbyt słabi, aby prowadzić bój z całą dywizją pancerną. Po południu atakujący pod Piotrkowem Niemcy spychają polską obronę na ulice miasta. Wieczorem resztki obrońców muszą się wycofać. Dowództwo polskie, nie wiedząc jeszcze o upadku Piotrkowa, decyduje się na kontratak. Silne polskie uderzenie na skrzydło niemieckiej dywizji pancernej mogłoby w tym rejonie przechylić szale zwycięstwa na polską stronę. Naczelnego dowództwa w ostatniej chwili nadchodzi jednak rozkaz odwołujący kontrnatarcie. Rozkaz jednak nie dociera do dwóch polskich batalionów, które przeprowadzają samobójczy atak.
W miejscowości Milejów Polacy zaskakują dowództwo 1. Niemieckiej Dywizji Pancernej, które wraz ze swym szefem, generałem Schmidtem, ucieka, pozostawiając wszystkie dokumenty sztabowe. Po zwycięstwie Polacy wycofują się. 3. Batalion podpułkownika Sienkiewicza, przekonany, że idzie za nim całe polskie natarcie, przedziera się do Longinówki, niszcząc po drodze wszystkie grupki napotkanych Niemców. Zaalarmowani hitlerowcy otoczą w końcu osamotniony batalion i choć ten przez całą noc będzie się heroicznie bronić w nadziei na odsiecz, ostatecznie nad ranem zostanie zmiażdżony przez siły niemieckie. W nocy prezydent Ignacy Mościcki przenosi się w okolice Lublina. Mająca już tylko 25 samolotów brygada pościgowa ciągle odpędza Niemców znad Warszawy, zestrzeliwując 9 maszyn wroga. W głębi kraju funkcjonuje jeszcze aprowizacja wojska, opieka nad rannymi i bezdomnymi oraz przeciwdziałanie szpiegostwu i dywersji. Do Warszawy coraz liczniej napływają uciekinierzy z zachodniej Polski. Urzędy państwowe są ewakuowane. Wzrasta zaniepokojenie ludności. Drugi dzień hitlerowska 4. Dywizja Pancerna usiłuje przełamać polską obronę Borowej Góry. Drugi pułk piechoty Legionów przez 14 godzin wstrzymuje natarcie czterokrotnie silniejszego przeciwnika. Niemcy 3 razy zdobywają szczyt wzgórza i 3 razy zostają z niego w ataku na bagnety wyparci. Dopiero wieczorem hitlerowcom uda się zdobyć wzgórze. Ale Polacy zajmą północny stok i przez kilka godzin będą ostrzeliwać Niemców. Na wyraźny rozkaz dowództwa wycofają się. Straty po obu stronach są ogromne. 4. Niemiecka Dywizja Pancerna nie może kontynuować ataku. Niemcy atakowali na nas, myśmy się bronili. Potem myśmy atakowali, prawda? Niemcy się bronili i uciekali. Także jeżeli przypomnę sobie, zawsze mam to w oczach, przedpole całe, to było naprawdę bez przesady zasiane trupami niemieckimi i naszymi. To były po prostu trudne do uwierzenia, że coś podobnego może być, żeby tyle trupów było jednocześnie i wroga, i naszych. Padają polskie pozycje nad Wartą i pod Piotrkowem. Armia Kraków, broniąc się przed oskrzydleniem, wycofuje się na wschód. Niemcy podchodzą pod Tarnów i tylko na prawym skrzydle utrzymuje się jeszcze obrona w rejonie Pińczowa. Zajęta zostaje Trzebinia w powiecie chrzanowskim, gdzie hitlerowcy dokonują kolejnych mordów na ludności cywilnej. Niemcy przekraczają Nidę i zajmują Kielce, z których bez walki wycofały się polskie oddziały. Armia Karpaty wycofuje się na linię Dunajca. Hitlerowcy podchodzą pod Czochów oraz Stary i Nowy Sącz. Nasilają się słowackie wypady w rejonie Czeremchy. Tracimy rejon Muszymy, Tylicza i Krynicy. W Wielkopolsce Armia Poznań na rozkaz naczelnego dowództwa bez walki opuszcza zajmowane dotąd pozycje, wycofując się na wschód w kierunku na Warszawę. Na północnym odcinku samodzielna grupa operacyjna Narew wobec pogarszającej się sytuacji rozpoczyna wycofywanie się na linię Biebrzy i Narwi. Armia Modlin cofa się w rejon Płońska, kierując się na linię Wisły i Narwi. Niemcy, nie mogąc zamknąć w Kleszczach i rozbić polskiej armii, odstępują od założeń pierwotnego planu Fallweiss. Grupy Armii Północ dostają nakaz skierowania się ku Warszawie, a Armii Południe na Lublin. Hitlera denerwuje przedłużająca się walka w Polsce. Dowództwo Wehrmachtu nie umie odpowiedzieć Führerowi, ile zniszczono jednostek polskich, a z iloma jeszcze przyjdzie im walczyć. Hitler wie, że ciężko będzie zniszczyć wojska polskie, jeśli uda im się wycofać za Wisłę. Obie grupy niemieckiej armii mają więc zapobiec odwrotowi sił polskich za rzekę. We wtorek przestają istnieć polskie oddziały Armii Pomorze, zamknięte od niedzieli przez Niemców w kotle w Borach Tucholskich. Polskie oddziały walczą zażarcie przez 3 dni, starając się przebić do głównych sił. Udaje się to tylko nielicznym jednostkom, połowie 27. Dywizji Piechoty i 1/3 Pomorskiej Brygady Kawalerii. Reszta zostaje rozbita. Część z tych, którym udaje się uniknąć zagłady, będzie prowadzić z Niemcami walki partyzanckie w okolicznych lasach, które potrwają przez cały wrzesień. Mankamentem w ogóle, no nieszczęściem raczej, całej naszej wojny było to, że nie mieliśmy broni pancernej
i lotnictwa, bo lotnictwo nasze bardzo było dobre. Lotnicy byli wspaniale wyszkoleni, ale po trzech dniach nie było samolotów. Pozostałe oddziały Armii Pomorze wycofują się na linię Nakła i Żnina oraz na linię Wisły i w okolice Torunia. Miasto na chwilę zamiera, potem wkraczają hitlerowcy. W odwecie za krwawą niedzielę, klęskę swoich dywersantów. Niemcy mordują w ciągu kilku dni w tzw. Dolinie Śmierci w Fordonie oraz w samym mieście kilka tysięcy osób, wskazywanych często przez ich niemieckich sąsiadów. Piątego dnia wojny Oberbefehlshaber des Heeres, niemiecki naczelny dowódca wojska, generał Walter von Brauchitsch, podpisał rozporządzenie o wprowadzeniu, zorganizowaniu niemieckich sądów wyjątkowych na okupowanych obszarach Polski. Tego samego dnia podpisał także rozporządzenie drugie o wprowadzeniu zasad niemieckiego prawa karnego na okupowanej części terytorium Polski. Te sądy wyjątkowe, zwane także specjalnymi, Sondergerichte, utworzone niemal natychmiast w Bydgoszczy, Poznaniu i Katowicach, miały sądzić wszelkie przestępstwa, a rozporządzenie je powołujące miało znamienną formułę. Obowiązuje wstecz od dnia 1 września. Taka bowiem miała być ta wojna, wprowadzająca reguły prawa, które łamały wszelkie dotychczasowe normy prawa. Niemieckie Sondergerichte zapisały się w historii Polski tamtego czasu wyjątkowo krwawymi zgłoskami. Pamiętam jak dzisiaj co kilka minut komunikaty radiowe odnośnie chyba lotnictwa, bo to było takim pewnym szyfrem. Uwaga, uwaga, nadchodzi. X-7-2 tego podawali współrzędne, gdzie nieprzyjaciel prawdopodobnie latał. Były rozplakatowane obwieszczenia mobilizacyjne, no i takie plakaty jak ręka niemiecka trzyma karabin, a polski żołnierz z bagnetem mu, powiedzmy, tą rękę dziurawi. Marszałek Rydz-Śmigły w obliczu wojskowej katastrofy przewiduje zajęcie stolicy i przekroczenie przez Niemców linii Wisły. Zarządza ewakuację sztabu i wszystkich urzędów, w tym policji i administracji. Przez Warszawę zaczynają przechodzić polskie oddziały, rozbite na froncie. Bez jakiejkolwiek konsultacji szef polskiej propagandy, pułkownik Umiastowski, przemawia w radio, wzywając wszystkich mężczyzn w wieku od 15 do 55 lat, zdolnych do noszenia broni, do opuszczenia Warszawy i udania się w kierunku na wschód, gdzie podobno ma być tworzona armia rezerwowa. Po tym komunikacie wszystkie drogi wokół miasta ogarnie chaos. Jedynie prezydent Warszawy, Stefan Starzyński, odmówi ewakuacji, mówiąc: ja tu zostaję na gospodarstwie. Niemcy sądzą, że droga do stolicy Polski stoi dla nich otworem, ale zatrzymuje ich pozornie niewielka przeszkoda. 13. Dywizja Piechoty pułkownika Kalińskiego, która wcześniej rano, rozbijając kilka niemieckich czołgów, znajduje w nich plany z zaznaczonymi kierunkami ataku. Przez cały dzień hitlerowcy próbują się przebić przez zaciekłą obronę polskich żołnierzy, którzy między innymi atakami na bagnety odrzucają nieprzyjaciela. Zrezygnowany dowódca niemiecki generał Heppner wstrzymuje natarcie całego korpusu pancernego. Wieczorem Polacy po rozkazie odwrotu wycofują się przez Tomaszów Mazowiecki, ale tu czeka na nich pułapka zastawiona przez liczną tutejszą mniejszość niemiecką. W miejskich walkach z dywersantami zmęczeni polscy żołnierze ponoszą ciężkie straty. Ginie wielu dowódców, a część oddziałów idzie w rozsypkę. Teraz droga na Warszawę stoi dla Niemców otworem. W Julianowie niemieckie samoloty bombardują sztab Armii Łódź.
Jej lekko ranny dowódca, generał Juliusz Rummel, pozostawia swoje oddziały na łasce losu i po prostu ucieka do Warszawy. Błąkający się przez kilka następnych dni sztab armii nie ma łączności z resztą wojsk, przez co poszczególne oddziały Armii Łódź cofają się na własną rękę i walczą bez jakiejkolwiek koordynacji działań. Na północy, podczas walk o Różan, Niemcy bombami zapalającymi podpalają różański las, chcąc żywym ogniem zniszczyć obronę polskiego pułku, który tutaj stacjonuje. Pomimo płonącego lasu, żołnierze 115 pułku trwają na stanowiskach. Hitlerowcy całą brygadą forsują rzekę Narew w miejscu, gdzie stoi jeden polski pluton. Zachodzi obawa, że wojska polskie zostaną okrążone. Wobec tego dowództwo wydaje rozkaz o odwrocie. To przerwanie obrony na Narwi. Byłem nachylony akurat nad chorym, wstrzykiwałem mu surowicę przeciwtęczową. Podleciał do mnie podobno Niemiec i mnie bagnetem w tył głowy. I rozwalił mi głowę, ranę, ale na szczęście bagnet ześlizgnął się po kości. I straciłem przytomność i padłem. I to już z opowiadania moich sanitariuszy. Oni rzucili się mnie ratować. Rzucili się też i Niemcy na niego, zaczęli krzyczeć, coś ty wariat, lekarza kaleczysz. On podobno się tłumaczył, ten Niemiec, że był tak zdenerwowany, że 700 kolegów jego w tym dniu poległo i on nie wiedział, co robił, po prostu w szale był. Wojska polskie zaczynają wycofywać się na południe. Do broniącej się na północnym wschodzie od Różana baterii 61. pułku rozkaz o odwrocie nie dociera. Walcząc samotnie, jej żołnierze zostają kompletnie zniszczeni przez olbrzymie siły niemieckie. Armia Modlin wycofuje się na odcinku od Płocka do Pułtuska na linię Wisły i Narwi. Część jej oddziałów spływa rzeką i obsadza twierdzę Modlin oraz jej okolice. W Wielkopolsce Armia Poznań kontynuuje odwrót na wschód, tocząc na swym lewym skrzydle walki pod Dobrą i Uniejowem. Niemcy przeprawiają gros swych sił przez Wartę, kierując się w lukę między armiami Łódź i Poznań. Polacy tracą pod Dębicę i Zduńską Wolę, utrzymując jednak obronę na linii Łask-Wadlew. Armia Pomorza również utrzymuje się na swych pozycjach, wycofując się jedynie ze Żnina. Nadal przegrupowuje swoje siły na prawym skrzydle na linii Wisły. Za Nerem grupa operacyjna generała Dingor-Fankowicza cofa się na Zwierz. Utworzona dwa dni wcześniej Armia Lublin otrzymuje zadanie utrzymania za wszelką cenę mostów na Wiśle w Solcu, Puławach, Dęblinie i Maciejowicach, aby umożliwić przeprawy siłom polskim walczącym w łuku Wisły. Niemcy bardzo szybko prą do przodu. W Skalbmierzu niemieckie czołgi zaskakują i masakrują żołnierzy 22. Dywizji Piechoty Armii Kraków. Reszta oddziałów wycofuje się za Dunajec i za Nidę. Walcząc pod Proszowicami, Bochnią i Wiśniczem, Polacy starają się powstrzymać niemiecki marsz. W ostatniej chwili, w ciężkich walkach, udaje się wyrwać z okrążenia brygadzie pancerno-motorowej pułkownika Maczka. Hitlerowcy wkraczają do opuszczonego przez polskie wojska Krakowa. Dowódcy Wehrmachtu nakazują wystawić honorowe warty i składają wieniec przy grobie marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu. Równocześnie na ulicach miasta trwają krwawe łapanki na krakowskich Żydów. Na wybrzeżu Niemcy nadal nacierają na Gdynię, bronioną przez oddziały pułkownika Dąbka. Na Westerplatte żołnierze pięciokrotnie w ciągu dnia odpierają silne natarcia zniecierpliwionych oporem Niemców.
Brygada pościgowa, składająca się już tylko z 21 samolotów, stacza walki nad Warszawą i Mazowszem, strącając 12 maszyn wroga. Wobec zbliżających się do stolicy Niemców, brygada zostaje na rozkaz naczelnego wodza wycofana z zagrożonych lotnisk wokół miasta. Już drugi raz podczas kampanii wrześniowej przybywa na teren Polski Adolf Hitler. Ale nie zapuszcza się zbyt daleko. Tym razem wizytuje swoje oddziały nad Wisłą, na przedpolach Grudziądza. Polski attaché w ZSRR, pułkownik Brzeszczyński, donosi o niepokojącym przedłużeniu służby wojskowej w 6 okręgach wojskowych ZSRR. 6 dnia wojny, w ciągu dnia i później w nocy, Warszawę opuściły najwyższe władze państwa i najwyżsi dostojnicy państwowi. Wyjeżdżali ze stolicy Polski prezydent Rzeczpospolitej Ignacy Mościcki, prymas August kardynał Chląd, premier generał Felicjan Sławoj-Składkowski, ministrowie, wreszcie naczelny wódz marszałek Edward Śmigły-Rydz i sztab naczelnego wodza. Wyjechali zatem wszyscy członkowie najwyższych władz cywilnych i wojskowych. Premier przed wyjazdem z Warszawy wygłosił w radio o godzinie 20 króciutki komunikat mówiący o tym, że wobec niebezpiecznej sytuacji na froncie rząd zmuszony jest opuścić stolicę państwa z niezłomnym postanowieniem powrotu do niej natychmiast po wygranej wojnie. Chaos i zamieszanie panujące tego dnia w Warszawie pogłębił nadany przez radio tuż przed północą nieszczęsny apel pułkownika Romana Umiastowskiego. Polska biła się w osamotnieniu od pierwszego dnia wojny, 6 dnia wojny. Stolica Polski i mieszkańcy stolicy Polski także poczuli się opuszczeni.